Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na ostatnie odcinki z Assassin's Creed Syndicate. A może ostatni odcinek, kto wie, może się wyrobię w 45 minut, wszystko by na to wskazywało. Także nie wiem, co będziemy robić przez resztę live'a, ale... dokładnie, Michał, ale... no, nie wiem, nieważne, o czym my tu rozmawiamy w ogóle. Dobra, jedziemy. Znowu Jacob. Czy Eevee już nie będzie miała nic do gadania w tej... To nie kończy. Nie gramy już w ogóle w Syndicate. Nie ma mowy. Jak nam stary, jak faktycznie się szybko wyrobimy... pozdrawiam z live'a, no dokładnie. I zapraszam, proszę przychodzić. Bo mi smutno. Co to ja mówię? Aha, jak faktycznie bardzo szybko się wyrobimy, to zakładając, że nie mam nagranych więcej odcinków z Kronik Myrtany, dzisiaj wyprztykają się z zapasu, sam się zaskoczyłem, bo myślałem, że mam więcej filmów nagranych, to można by, jeśli oczywiście będziecie chcieli, można by poekspić troszeczkę, bo to tak, wiecie, odcinków mi się... Nie zawsze chcę robić z ekspienia. Zawsze jednak wolę, jeśli jest jakaś treść, jakieś questy i tak dalej. Jakaś fabułka. A myślę, że akurat jest fajna okazja, żeby... Czemu nie mogę tego... Zebrałem? Nie zebrałem? Co jest? Halo. Nie wiem, chyba zebrałem. No, także jak będziecie chcieli, jeśli starczy czasu, to... możemy się przerzucić na kroniki później. Ale nie uprzedzajmy faktów. Strój wieczorowy. Jacob spotyka się z Aberline'em, aby omówić sprawę przemycenia broni na bal. No to go! Przemycajmy tę broń na bal i mam nadzieję, że Eevee będzie miała coś do gadania w tej sekwencji. Moja pierwsza kawa od dwóch dni. Może dlatego się tak chujowo czuję. Panie Aberline, dzień dobry. Staj się anonimowy. Noż! A ja z tobą niekoniecznie. Panie Aberline, na czym dostanęliśmy? Quite a carriage you got there. Yes, quite. Where did you buy it, if you don't mind me asking? Ask all you want, Freddy. You'll never get an answer. Damn it all. Was it my eyebrows? Yes. And your face, voice, and body. Look, I've got an invitation to the Queen's ball tonight. How did you come by that? Freddy, there's to be an attack on the ball. I need to smuggle some weapons inside to prevent it. Supposing I believe you? Only the Royal Guard carries weapons. So? Too easy. For God's sake, Freddy. Fine. I require a guard's uniform. Done. I knew you'd come through. Just promise me, Jacob. That you will return Mr. Gladstone's coach. Podróżnicy w czasie. Przybyli, aby zapobiec śmierci tego biednego człowieka, ale niestety nie zdążyli. Dotrzyj do kościoła świętego Marcina. No dobra, ja tu widzę, że są dość wymagające questy się przede mną kłaniają, więc bardzo możliwe, że nam zejdzie dzisiaj do tej 23. Mimo tylko trzech misji do wykonania. I pewnie jakiś epilog. Też cholera wie. Nie wiem, internety mówiły, że... Ojej, ale krzywo, co ty robisz, Jacob? Internety mówiły, że jeszcze trzy, także... Zobaczymy. No, ja ogólnie rzadko sobie parzę język, niezależnie od kubka, ale rozumiem. Co? Nikogo nie zabija. I już na dzień dobry ograniczenie swobód i wolności. Ta, ostatnie dni kilka jest chujowych, no to prawda. Znaczy, może nie tyle chujowych, co dziwnych po prostu. Takich, nie wiem, takich... Ble. Dobra, ten gwardzizda wygląda na osamotnionego, chociaż nie, to jest jak to z policjantami. O nie, w ogóle nie jest osamotniony. To weźmiemy... O, tamten to aż się prosi, let's go. Ne? Już idzie pan policjant. Ha, bo ja mam nikogo nie zabijać, kurde.
Jakbym rzucił bombę, zeskoczył tam i go ogłuszył, da radę? Może być... Może być ciężkie, ale ja bym go porwał. Bo jak my jesteśmy... Znaczy, jak ja go prowadzę, to chyba oni nie będą się mnie czepiać, nie? Jak już on jest prowadzony. Czy to tylko w misjach, gdzie się kogoś porywa? Dokładnie. Oni mają to gdzieś, więc ja się odsunę teraz od tego typa tutaj. Wyjdziemy sobie w jakieś ustronne miejsce i tam go ogłuszę. Myślałem, że tu jest... tu gdzie są te drzwi, myślałem, że jest taka uliczka, dzięki której będę mógł sobie czmychnąć, ale nie. Ale zaraz tutaj gdzieś sobie pogadamy. Także myślę, że... całkiem sprytnie to sobie wymyśliłem. Na początek. Może nawet lepiej by było, jakbyśmy tutaj wyszli. Nie wiem, jak bardzo będą mnie tu widzieć, jak będę go ogłuszał, więc idźmy. Aha, tu też są policjanci, ale patrzą się w tamtą stronę. Ale tutaj już w ogóle nikogo nie ma, więc myślę, że możemy tutaj zacząć. Tak, tak, nagrywanie włączone. Tak, tak, tak. Dzisiaj wszystko jest, jak być powinno. Dobra, ogłusz. Serio? Spierdala, już mam czapkę, już jesteś dla mnie nikim, panie policjancie. Jezus. Czy wszystko z nim w porządku? Lekarza może? Halo, panowie policjanci. Wezwijcie mu lekarza, bo ja nie wiem, czy to tak... Ukryj ciało w... Aha. Nie skończyliśmy jeszcze. Ja nie wiedziałem, że tu są policjanty. To mogłem wejść tu, kurde. No ale dobra, niech... Co oni robią? Wejdą tu, nie wejdą? Nie wiem. Chyba mają wyjebane. Dobra, ale przestał się trząść. Może nie żyje. Czekajcie, jak ja bym im na przykład... Nie, to lepiej by było u mnie chyba rzucić bombę. W sensie... mi pod nogi, że tak powiem. Tam, gdzie ja pójdę. Dobra. Rzuć bombę i lecimy w dół. Pstryk. Dawaj. Bierzemy go. No i co dalej? Nie ma się tu za bardzo gdzie czmychnąć, a nie mam już bomb. Cholipka. Ukryć ciało w po... Muszę w powozie walić ten dodatkowy cel. Mogę go tutaj skitrać? Halo? Możesz być tu skitrany? O. Dobra, już naprawdę w dupie mam te dodatkowe cele. Wyszło ładnie, myślę. Nie ma co wybrzydzać. Jest nie najgorzej. No, to widzę. Loteria z tym, czy tydzień jest kiepski, czy nie. Jest kiepski, jeśli chodzi o zdrowie. We wtorek byliśmy u szwagra. Środy nie było. No a dzisiaj, jak słyszycie, jak widzicie. No. Mogłoby być lepiej, ale ogólnie jest tak, że tak powiem, w normie. Siemanko, Andrzej. Nie najgorszy, tak jak u Michała. One uniform as requested. No właśnie, a majówka dopiero przed nami. I will meet you on the roof of Buckingham Palace. You're such a romantic. Dobrze, że jeszcze nie musieliśmy kombinować z rozmiarem tego munduru, że są chyba najwyraźniej w miarę uniwersalne. Okej, czyli zostały nam dwa zadania do końca. I w końcu Eevee jest, Chryste. Nareszcie, ileż można. Zostały nam dwa zadania do końca Assassin's Creed Syndicate. No, czasami tak jest, Arioch, niestety. Mogę ci tylko wirtualnego przytulasa wysłać. Przepraszam. Bo czasami nic więcej się nie da zrobić.
I w cutscenka i z powrotem do Kuby. Właśnie tego się obawiam. Że to będzie, o, idź tu, ukradnij to. Okej, okay, back to Jacob. Ciszę, spokój, wędkę. O, na majówkę, na ryby, czy mówisz o weekendzie? Tym zwykłym, tradycyjnym. Ależ piękna muzyczka. W ogóle zanim zacząłem live'a, to fajny soundtrack się odpalił. No ale przegapiliście, no nie moja wina. Nie było was. Niektórych rzeczy się po prostu nie przeskoczy. Eevee odwiedza Dulipa Singha, by... Czy ja nie wykupiłem tego, że oni odpierdalają się ode mnie? Bo wydaje mi się, że wykupiłem. Panie strażnik? No, myślałem, że się obejdzie. Bez trzepania bobra, ale... Oj! Aż mu czopeczka spadła. Zanim... A nie, jeszcze inaczej. Przełączymy się na Eevee. Jak u niej z ekwipunkiem wygląda? Źle. To najpierw sobie znajdziemy jakiegoś handlarza. Tego na przykład. Bo ja tu się muszę doposażyć. Bo bieda jest ogólnie ze sprzętem ostatnio sroga, a fajnie dzisiaj bomba podziałała, więc... Chciałbym tę pasę zatrzymać. Tak, no... Bardzo okazały bober. Co jest? Czemu się zacięła? Bober jej się wkręcił. No, ale w naturze spotykamy również i takie, no. Czy tam wiesz? To wybrzydza. Nie piję szampana. Dzień dobry, panie sklepikarzu. Dzień dobry, panie... No właśnie. Uzupełni wszystko. Oj, kurde, ja masz tak dużo hajsu, ale starczyło na szczęście. Myślałem, że mam trochę więcej. Ja wiem, Kolo, mi o rybach nie mów, bo ja nawet jeśli chodzi o jedzenie ryb, to tak średnio, więc... Ale może ktoś jest jeszcze z uczestników czatu zapalonym wędkarzem. Fanatykiem wędkarstwa. Więc może potwierdzić albo zaprzeczyć. Mój stary. Potwierdzić albo zaprzeczyć teorii dotyczącej suma. Ja wiem tylko... Ja wiem tylko... Chuja, nie wiem, bo nie pamiętam ryby. Chyba szczupak jest królem Pontaru. Delighted to see you again, Miss Fry. Your Highness, the plans detailing the renovations to Buckingham Palace have gone astray. I suppose you will have to make do with the copies. There are copies? Where? Not so fast. First, I have a matter of some urgency. Carrying out my plan would require stealth and speed, qualities I know you possess. Time is of the essence, Your Highness. Then make this quick, my dear. The most influential men in Parliament remain beyond my reach. But these very men have sent for carriages to prepare for the ball tonight. Acquire an official carriage, and we shall drive the politicians to their destinations. Along the way, I will meet with them. And afterward, I shall tell you where to find the plans. You're a shrewd negotiator. One must be, when one is so often underestimated. Nie wiem, mam wrażenie, że tu jest za dużo rozgrzebanych wątków. Za dużo i za bardzo rozgrzebanych wątków. Jak na fakt, że my zaraz kończymy. Więc nie wiem, czy jest jeszcze jedna sekwencja, czy będzie jakiś dłuższy epilog? Nie mam pojęcia. Ale no...
wydaje mi się, że jeszcze sporo przed nami. Albo to będą naprawdę długie misje, no. Chociaż jak na Assassin's Creed'a, to... Gdzie ja się wrypałem, że tu jest tylu tych... niemilców cholernych? A, no tak, to ja tu ogólnie mam być. Czyli jestem w dobrym miejscu, tylko tak trochę na pałę tu wlazłem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, spoko, fair. Wszystko zaraz... wszystko się zaraz wyjaśni. Tego Bobra sobie... Nie no, ogłuszyć go chciałem. Bobra sobie ogłuszymy. Nie wiem czemu, w sumie chyba by mi nie przeszkadzał nawet, ale... Wiecie jak jest. Dobra, i tu trzeba zajumać powóz. No to ja widzę... No nie, najpierw to ja bym sobie musiał wyjazd załatwić. Wyjazd dobry by był chyba tamten. Kuń, w którą stronę on stoi? Nie wiem, nie zobaczę teraz. Także, wiecie, jak najłatwiej mi było... Ej, nie, tam też nie wyjadę. O cholera, to nie tak łatwo. Tu trzeba rekonesans zrobić delikatny. Gdzie tu jest wyjazd z tego wszystkiego? Tam nie. Chyba tutaj. Tak se lekko... No tutaj, dobra. Czyli... To ten do dupy, bo tyłem stoi. No czyli chyba tamten był najlepszy. Nie wiem jak ten tu wygląda. Delikatnie sobie zajrzał. Dobra, też nie... Co to było? Też nieźle. Może by mi się udało to jakoś wykręcić z tym powozem. Dobra, to musimy tak. Pozbyć się tego pana Bobra stąd. Szkoda, że nie mogę ogłuszać z góry. Albo w sumie, może nie musiałbym się go pozbywać. Rzucę tam bombę, wsiadam i wyjeżdżam. Brzmi łatwo. Zobaczymy jak... Nie! Kur... Nie! Ty jebany koniu! Ty jebany koniu! Chodź tu! Dobrze, to był plan B. Absolutny chaos, żeby nikt nie wiedział co się dzieje. Tak miało być. Nie, zostaw go. Zostaw go. Absolutny chaos. Nikt nic... Ała. Nikt nic nie wie. Nikt nie wie, co się dzieje. Ała, gdzie jest lekarstwo? Dawaj, dobra, jest, jest, jest. Nie. A, nie, nie. Chodź tu. Kurwa, dobrze, albo... O, niech już mi wyjedzie. Dobrze, 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 dobrze. Powóz kradnie się sam. Ekstra, ekstra. Ten, lekarstwo, super, spadamy, 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 unik, bardzo, unik, dobrze, powóź, do tyłu, dobrze, do przodu, do, dobrze, do, dobrze, do, już jesteśmy poza, już jest okej, okay. Ty masz pierdol, jedź koniku, spokojnie, nic się nie przejmuj, ja to wszystko załatwię, tu jest git, wszystko zgodnie z planem, mógłbyś, ała! Mógłbyś już paść na ten przykład? Bo trochę... Jedź, koniku, jedź! Nie zatrzymuj się! Halo, dlaczego się zatrzymałeś? Koniku, jedź! Dobra, jak wsiąść z powrotem? Powóź, dobrze. Go! 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 Raczej uzyskam więcej niż 50% uszkodzeń, ale jestem dobrej myśli. Go! Dobra, to mogło być głupie, a może nie. O cholera! Obwozem opancerzonym mi tu jadą, dobra. To trochę nie fair z ich strony, że tak ich tu dużo. Dobra, przepraszam, przepraszam, pip. Nadal nie przekroczyłem 50% uszkodzeń, jest dobrze, zablokowali się tam, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tak miało być, wszystko jest absolutnie co do każdego punktu i podpunktu zgodnie z planem. I wjebali tam jakiś inny pomysł. No, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Mamy to. Nie wiem jaki był drugi dodatkowy cel, ale mamy to. No dobra, niestety nie udało się. Ale to nie był żaden wymóg. Tak, plan był dobry, no. Plan to było najlepsze z tego wszystkiego.
Tylko potem coś nie poszło dokładnie tak jak chciałem. Dobra, wolałbym nie jechać przez obszary strzeżone. Tam coś złego się wydarzyło z tego, co już zdążyłem rzucić okiem. I powolutku już na spokojnie. Za pierwszym. Dobrze, że sobie lekarstw dokupiłem. Uwielbiam plany wykonane. 100%. Climb up, Your Highness. Where are we headed? Belgrave Square. Trochę obdrapany, ale taki już był. No. Ja mam nadzieję, że tu nie będzie żadnych kolejnych złych rzeczy, bo ten powóz ile po zipie! A ja mu nie pomagam w lepszym zipaniu. Panie! Ja wiem, że dzisiaj krótszy live, ale możesz się pan pośpieszyć i tak. Welcome, sir. Your Highness, what a surprise. A co najlepsze? Zgubił pan coś. A co najlepsze? To ja już próbowałem jedną taką akcję wykonać, gdzie chciałem się schować pod osłoną bomby. A, bo tu jest pożar! Ciekawe. Próbowałem ukraść, znaczy nie, kogoś wyciągnąć z powozu pod osłoną bomby dymnej i skończyło się to podobnie. Ale czy ja się uczę na błędach? No i nienawidzę powozów w tej grze, także. Myślę, że jest to jakieś usprawiedliwienie. I trust you and your son will enjoy the ball this evening. He is newly returned from Delhi. I will share what we have discussed. It is most disconcerting. That proved quite valuable. Where to now? St. James's Park. I noticed Mr. Green did not accompany you. Co to jest za budynek, że tu są takie wejścia pooznaczane? Jakby coś tu się miało wydarzyć. Well, that was a problem, you see. One must not allow our personal feelings to compromise one's mission. That sounds like a quotation. It is. From my father. No, przedostatnia misja kurwa polega na jeżdżeniu powozem przez jej 75%. No, ale dobrze, że gramy Eevee. Chyba potężny pożar, co tam się dzieje? Cecily. I wish I could have met her. From what Mr. Green gathered, you share much in common. Your intelligence, for one. Father never spoke of her. What would Mr. Green do? Jak ulice są puste, to się fajnie jeździ. Children can be quite perceptive. Tak mogę po tym parku? To nie wydaje mi się prawda. No dobra, pip. Easy. To Parliament, please, on the double. Yes, sir. W sumie nie wiem, czemu się uparli na królewski powóz, skoro i tak wygląda jak gówno. Wziąłbym każdy inny z ulicy i wyglądałby lepiej. No, dobra. Widzę, że liczy się fakt. Coś jak na zasadzie, nieważne, że ekran jest zbity i praktycznie nie da się używać tego telefonu, ale mam iPhone'a. Perhaps it is time to return the Punjab to her people. Ale no kimże ja jestem, prawda? Co tu się dzieje dzisiaj z tymi powozami? It is not a matter of money. Tak oskryptowane jest, czy tu się tyle rzeczy może wydarzyć faktycznie losowo? Nie, ale jest mniej głupio za to, jak jeżdżę. I taranuję wszystko, jak widzę, co tutaj się dzieje. Także to chyba tak się jeździ tymi powozami, wiecie? Nie, że ja nie umiem. Chyba tak jest po prostu. Do you miss India?
I remember that my mother smelled of cinnamon. Maria, robię za jakąś cholerną taksówkę w przedostatniej misji. Dlatego każe mi to twierdzić, że to nie jest przedostatnia misja. I że coś źle doczytałem, że sobie jeszcze nie wiem, kurwa. Trzy sekwencje. Siema, no Przemek. No właśnie, możliwe, że nie za tydzień, tylko za dwa. Jak to określiłeś, najgorsza część Assassin's Creed. Fuck off! I know what this is about. Your politics of warmth. Your Majesty has tired of it. Wcisnę się. So now you come begging. Wcisnąłem się. Ja pierdolę. No nie wierzę. Nie. Ja kończę tego jebanego live'a, jak mi rozdupią ten pomysł. Nie wiem, czemu się zdenerwowałem na live. Live jest w porządku. Tylko ludzie, kurwy. Dobra. Teraz to muszę uważać. Ale no wkurwiając są ci nędznicy. Ja serio nie wykupiłem upgrade'u, który miał ich ode mnie... Ja tylko... Musnąłem dosłownie. Ja mów kurwa, że wszystko od nowa. Nie, bo od tego ostatniego, błagam. I full HP na powozie, bo jebnę zaraz. Błagam. Dobra, pan Gladstone. Który to był, kurwa, pierwszy to był pan Gladstone? Nie. Nie, ten ostatni, no dobra. Gdzie druga seria? Drugiej serii nie będzie do mniej więcej połowy maja, jakby co. Wiem, że mówiłem, że tak z tydzień albo dwa tygodnie będą same kroniki, ale wygodniej mi będzie to przedłużyć do połowy maja, bo będę potrzebował w pewnym momencie zapasu filmów, a nie dam rady go zrobić, jeśli miałbym nagrywać dwie serie na raz, a nie chciałbym zaczynać jakieś i przerywać na rzecz tego, że nie miałem czasu nagrać ani wrzucać odcinków na zmianę i tak dalej. Kroniki jeszcze gdzieś tak do 16 maja mniej więcej będą solo, a dopiero potem ruszamy z drugą serią. I hope my advice has done some good. Far more than your policies thus far. But I hold out hope that you will make progress. My people are counting on it. Ugryź go, koniu. Aha, i po misji. Zajebista, naprawdę. No, 10 na 10. Thank you, Miss Fry, for forwarding my cause. Oh, you are welcome. I hope some good comes of it. Despite Mr. Gladstone's vitriol. Those of us with the largest hearts protect them the most. Your father, for instance. From what I understand, he was extraordinarily sad. Broken, even, after your mother's passing. That kind of pain can blind us, cause us to say outlandish things to protect the ones we love. It's time you returned this carriage and recovered those plans. They are located in Buckingham Palace. The Queen keeps them among her personal papers in the White Drawing Room. I wish you a good evening, Miss Evie Fry. And to you, Your Highness. No, wszystko wskazuje na to, że powinno być jeszcze minimum jedno zadanie, jeszcze jedna misja. Nie, to jest cały czas... Zwróć królewski powóz, przecież oni mnie tam rozstrzelają, jak ja tam podjadę. Chyba, że to będzie taka długa misja faktycznie i zaraz pójdziemy po te plany. Znaczy, no ten już, ten wygląda lepiej niż ten pierwotny, którym jechałem, ale... No, nie zmienia to faktu, że i tak mnie raczej tam nie lubią. Jak się nazywa ta misja? Nie wiem. Mam to gdzieś napisane? Polityka rodzinna. Proszę bardzo. Oddaję.
Halo, stań się... Ja pierdolę, no przecież jakie to... No kurwy nędzy! Jak mnie ci ludzie już wpijają? To nie są ludzie. To są... Kurwy synie. I oczywiście moja wina, nie? Do mnie się będą teraz panowie policjanci kurwa przypierdalać. Chociaż to nie ja kurwa zacząłem. Jeszcze niech mi ten powóz rozjebie. Oh. Aha, jeszcze głębiej, no. Proszę bardzo, oddaję. Stan nienaruszony. Jakie się trochę po... Nie poobijał się. Uciekli z tej okolicy. Co to, kurwa? Co to za durny... Przecież mówiłem, że mnie rozstrzelają. Nie mogłem ściemnić panu Maharadży, że oddałem ten powóz, a nie mogłem go utopić w Tamizie. Ło Chryste, tak, chcę wiedzieć, ile misji jeszcze zostało. Już uciekłem, muszę stać się anonimowy i to wystarczy. Następna jest ostatnia. No, no, czyli jednak, czyli dobrze myślałem, ale no to albo ta się będzie jakoś bardzo ciągnąć za chwilę, albo nie wiem. Dobra, możecie się już odjebać ode mnie, dziękuję. Aha, i koniec. Ukończono. Ukradnij powóz, nie wchodząc na wewnętrzny dziedziniec, to jak ja miałem to niby zrobić? Znaczy, no faktycznie, ostatecznie powóz wyjechał sam. Z dziedzińca, ale no... No i dobra, i mamy morderstwo. Zdobywam punkt umiejętności. Teraz to już nie chcę. To faktycznie szybki stream. Nie, no to odpalimy chyba te kroniki, co? Ja tylko zmienię ten. Wyłączę... Nie no, bo nagrywanie... Znaczy no wyłączę i tak. Może się live nie przerwie. Chociaż się boję. Nie, ja nie będę przerywał nagrywania, zrobię to jednym ciągiem. Do skombinowania. Ja se to potem potnę. No, zmienię tylko miniaturkę i tytuł live'a i lecimy z kronikami, no bo co? Już godzina live'a z śmiechu warte. Nawet nie godzina, bo zaczęliśmy przecież 10 po. Z kronik będzie ekspionko po prostu. Dzisiejszy odcinek był mocno fabularny, akurat nic tam się chyba ważnego nie dzieje. Nie, dzieje się. Ale to nic, no. Chyba dam radę zrezygnować z tego, co... Bo jak skończyłem dzisiejszy odcinek, to mi się cutscenka odpaliła i... Ale no to przecież... Gothic to nie Assassin's Creed, nie wisi tam objective, z którego nie mogę zrezygnować i nie mogę iść gdzie indziej, więc spokojnie. Także będziemy sobie expić na kronikach dzisiaj. Może jakieś cieniostwory, bo już nie najgorzej idzie. Czy coś. Chyba, że ta misja mi zajmie 2 godziny. No to. No chyba oczywiście, że będzie zero widzów na kronikach, no to jakby wszystko jasne. Bo Arion widzę, że bez alkoholu to już nie zdzierży.